To jest kolejna część tego naszego piątego bloku w ramach naszych zajęć, czyli problem zła a nauka. No i tutaj jakby jest trzecia część z piątego bloku, czyli kreacjonizm i ewolucjonizm wobec zła. No i tak jak już Państwu wspomniałem, w ramach tej części odpowiemy sobie na pytanie, jak problem zła obecnego w świecie wyjaśnia kreacjonizm fundamentalistyczny, czyli ten naiwny, kreacjonizm tak zwany naukowy, inteligentny projekt, kreacjonizm ewolucyjny, czy inaczej zwany ewolucjonizmem teistycznym, no i ewolucjonizm ateistyczny. Doskonale Państwo pamiętacie, że kreacjonizm naiwny twierdziłby coś takiego, że Bóg stworzył gotowy świat razem z człowiekiem, jednorazowym, statycznym aktem stwórczym. On opiera się oczywiście na takim dosłownym rozumieniu tekstu Pisma Świętego. I Bóg stwarza człowieka, rośliny, zwierzęta i cały kosmos od razu w gotowej postaci. No i tak stworzony świat jest niezmienny de facto, tak? Czyli Bóg stworzył gotowy świat, no i takim, jakim go stworzył, takim go mamy mniej więcej. No i tutaj oczywiście nie trudno się domyślić, że ma to swoje konsekwencje w kontekście prób usprawiedliwienia problemu zła, tak? Mianowicie, skoro Bóg stworzył niezmienny świat w gotowej postaci, to Bóg jest w 100% odpowiedzialny za wszystko, co się w tym świecie dzieje. Więc Bóg ponosi całkowitą odpowiedzialność za zło fizyczne. Mógł inaczej ten świat stworzyć. No i w jakimś sensie oczywiście za zło metafizyczne. Na przykład mógł świata w takiej postaci nie stwarzać w ogóle. Oczywiście w kontekście wszystkich tych wersji kreacjonizmu Bóg będzie w jakimś sensie odpowiedzialny za zło metafizyczne, czyli za taką fundamentalną niedoskonałość świata, dlatego że po prostu świat jest inny względem, znaczy jest czymś innym niż Bóg, tak? Więc jakoś tam jest doskonały. Ale tutaj powiedzmy, że to główna oś sporu będzie chodziła w okolicy zła fizycznego, tak? Czyli jeżeli Bóg stwarza świat gotowy, takim jakim go widzimy, no to wszystko to, co się w tym świecie dzieje, za to jest odpowiedzialny i tyle, tak? Więc to jest takie bardzo, jak mi się wydaje, mocny argument w kontekście słabej zasadności tej wersji kreacjonizmu. Mamy dalej kreacjonizm naukowy i spróbujmy zobaczyć kreacjonizm naukowy, a zło. Kreacjonizm naukowy, oczywiście też Państwo to doskonale pamiętacie, on traktuje opis biblijny bardziej metaforycznie, nie negując tego, że Ziemia oraz życie na niej ma kilka miliardów lat w tej wersji kreacjonizmu starej Ziemi, tak? Usiłuje być w zgodzie z naukami innymi niż biologia. Przyjmuje taktykę wykazywania, że pewne luki lub rozbieżności w ramach teorii ewolucji świadczą o tym, że sam fakt ewolucji nie miał miejsca. No i te zdarzenia i zjawiska fizyczne, tak naprawdę biologiczne, wyjaśnia bezpośrednim działaniem Boga. No i tutaj mamy znowu, tak, skoro w świecie miała miejsce tylko ewolucja fizyczna, a biologiczna nie istniała, tak, jakby twierdził kreacjonizm tak zwany naukowy, creation science, to Bóg jest w 100% odpowiedzialny za wszystko, co się dzieje w świecie biologicznym, tak? Czyli Bóg ponosi odpowiedzialność za zło fizyczne, to znaczy zło naturalne związane z brutalnością świata biologicznego, gdyż on jest niezmienny, to znaczy został w takiej, a nie innej formie stworzony. Czyli na przykład, że jakieś osy wstrzykują jakieś jaja czy coś tam do larw innych organizmów i później są te organizmy zjadane od środka i giną w męczarniach itd., itd.
No, za to wszystko byłby odpowiedzialny Bóg w kontekście zwłaszcza, znaczy w tym w kontekście świata biologicznego, tak? No i tutaj oczywiście zło metafizyczne, mógł takiego niedoskonałego świata nie stwarzać w ogóle, ale to będzie się przejawiało w każdej wersji kreacjonizmu. Czyli tutaj znowu mamy problem zła fizycznego, którego nie da się zamieść pod dywan w kontekście tego, jeżeli kreacjonizm naukowy potraktuje się na serio, który by twierdził, że coś takiego jak ewolucja biologiczna nie miała miejsca, czyli wszystko to, co jest bytem biologicznym, zostałoby po prostu stworzone w gotowej postaci. No i mamy oczywiście inteligentny projekt, a zło. Tutaj, jak Państwo się domyślacie, sytuacja będzie bardzo zbliżona do tego, o czym Państwu mówiłem przed chwilą w kontekście tych dwóch wersji wcześniejszych kreacjonizmu, tylko tyle, że tu będzie to troszeczkę bardziej wysublimowane. Tak, Intelligent Design, przedstawiciele twierdzą, że w przyrodzie istnieją dostrzegalne ślady, że została ona zaprojektowana przez jakąś wcześniej istniejącą inteligencję, najczęściej kojarzoną z Bogiem lub ewentualnie z kosmitami, tak? Mówią o układach nieredukowalnie złożonych, to znaczy zbudowanych z wielu dopasowanych do siebie elementów, które tworzą funkcjonalną całość, a usunięcie choć jednego z nich prowadzi do zaniku tej funkcji. No i o tym Państwu już więcej mówiłem nieraz. Nie jest możliwe, by zaawansowana złożoność, tak by twierdzili, i bardzo dobre przystosowanie do środowiska pojawiły się w sposób przypadkowy i oni twierdzą, że zostały pewne funkcjonalności, zwłaszcza w świecie biologicznym, specjalnie zaprojektowane. No i tutaj, skoro w świecie miała miejsce ewolucja fizyczna i biologiczna, które były jednakże nakierowane na realizację Bożego inteligentnego projektu, Bóg jest odpowiedzialny za wszystko, co zostało tak inteligentnie zaprojektowane. Bóg ponosi odpowiedzialność de facto za zło fizyczne, to znaczy zło naturalne, związane z brutalnością świata biologicznego, gdyż został on tak zaprojektowany przez Boga, tak? No i oczywiście zło metafizyczne mógł takiego niedoskonałego świata tak inteligentnie nie projektować, ale tutaj Państwu wspominałem, że ze złem metafizycznym wszyscy będą mieli problem, ale to akurat jako tako można zrozumieć, tak? Czyli bycie czymś innym niż Bóg, tak? Czyli w tym sensie niedoskonałym, ale zło fizyczne trzeba by jakoś wyjaśnić, bo skoro Bóg jest dobry, no to skąd zło fizyczne, tak? No i tutaj znowu mamy, że świat biologiczny jest zaprojektowany, więc de facto wszystko, co jest jakimś przejawem zła w tym świecie, jest po prostu. Można jakoś tam tą odpowiedzialność na Boga zrzucać, tak? W tym kontekście. No i jeszcze ewolucjonizm ateistyczny, a zło. Ewolucjonizm ateistyczny, on oczywiście neguje istnienie Boga i to, że stworzył on wszechświat, struktury świata powstają w wyniku ewolucji fizycznej, chemicznej, biologicznej. Jakby twierdzili, ewolucja jest kosztownym i brutalnym procesem, na przykład mięsożercy zabijają roślinożerców, roślinożercy rośliny i tak dalej. Do istnienia procesów ewolucyjnych niezbędne jest zło fizyczne, czyli zabijanie jednych organizmów przez drugie. No i bez zła fizycznego ewolucja po prostu nie działa. No i to byłby jakby to, co mówiłby ewolucjonizm ateistyczny w kontekście zła. Bez zła fizycznego ewolucja po prostu nie działa. No i na zakończenie ewolucjonizm teistyczny, zło, czyli ten kreacjonizm ewolucyjny. Też już Państwo doskonale wiecie, że Bóg w ich mniemaniu nie powołuje do istnienia wszystkich organizmów, struktur przyrodniczych od razu w gotowej postaci, ale stwarza prawa przyrody, które kierują procesem ewolucji wszechświata i życia biologicznego. Bóg nieustannie daje istnienie temu, co stworzone w
celu nieustannego dawania istnienia może posłużyć się także mechanizmami ewolucyjnymi. No i kreacjonizm ewolucyjny mówi o całkowitej wolności, którą Bóg nieustannie daje światu. Bóg daje wolność prawom fizyki, chemii, biologii, żeby sobie jakoś tam leciały. Bóg daje wolność roślinom, zwierzętom, ludziom. Przynajmniej tak by twierdzili. Bóg jest całkowicie odpowiedzialny za wolność daną światu, tak? Co czasami ma swoje konsekwencje w postaci zła fizycznego. Ale tutaj bezpośrednia odpowiedzialność jest za tą wolność de facto, tak? Czyli możliwość tego, żeby świat się jakoś tam sam kręcił. No i kreacjonizm ewolucyjny, przyjmując ustalenia teorii ewolucji, twierdzi, że obserwowane w przyrodzie przejawy zła fizycznego, na przykład wady i ułomności organizmów, nie są zaplanowane przez Boga bezpośrednio projektującego każdy organizm, jak chciałby na przykład inteligentny projekt, ale wynikają jedynie z niedoskonałości procesów ewolucyjnych, które przebiegają zgodnie z prawami przyrody. No i wolność dana przez Boga światu przyrody może prowadzić do zła fizycznego, a wolność dana przez Boga ludziom może prowadzić do zła moralnego oraz oczywiście czasami do zła fizycznego, w tym sensie, że się tam na przykład, nie wiem, truje środowisko. Tak i to ma konsekwencje na przykład dla życia innych osób. No i też Państwo pewnie wiedzą, że na przykład w jednej z encyklik aktualnego papieża Franciszka, encyklice Laudato Si, on tam zwraca uwagę właśnie na tą kwestię ekologiczną bardzo mocno. No i przechodzimy do podsumowania. Za zło fizyczne obecne w świecie odpowiedzialność ponosi de facto Bóg, tak, według zwłaszcza kreacjonizmu fundamentalistycznego, ale także kreacjonizmu naukowego i inteligentnego projektu. I tutaj jest ta odpowiedzialność taka wprost, tak? Oczywiście brutalny proces ewolucji w kontekście ewolucjonizmu ateistycznego, tak? A stabilna i trwała struktura świata, którą stworzył Bóg, dając całkowitą wolność światu, to jest prawą fizyki. No i to by było stanowisko ewolucjonizmu teistycznego czy kreacjonizmu ewolucyjnego. Oczywiście za zło moralne odpowiedzialny jest wolny w swoich wyborach człowiek. Czyli gdybyśmy chcieli takie najprostsze odpowiedzi dać, no to oczywiście najprostsza odpowiedź, czyli taka bardzo jednoznaczna, byłaby w kontekście zła fizycznego i odpowiedzialności Boga w wizji kreacjonistów fundamentalistycznych zwłaszcza i kreacjonistów naukowych czy zwolenników inteligentnego projektu. Za zło moralne taka jednoznaczna odpowiedź byłaby oczywiście wolny w swoich wyborach człowiek. W kontekście ewolucjonizmu teistycznego nie jest to aż takie proste i oczywiste, ale z pewnością najtrudniej byłoby powiedzieć, że wprost Bóg jest odpowiedzialny za zło fizyczne, jeżeli by się było na stanowisku ewolucjonizmu teistycznego. I jeszcze inaczej to samo podsumowanie. Praktycznie na następnym slajdzie będą Państwo mieli podsumowanie całego tego piątego bloku zajęć, czyli tego
o czym mówiliśmy tydzień temu i dzisiaj, czyli podsumowanie skąd zło, czyli tak naprawdę jaka jest cena, którą trzeba zapłacić za wolność daną światu, za wolność daną ludziom i za możliwość istnienia świata. No i tutaj cena istnienia oraz wolności, jeżeli państwo jako tako udało się państwu w miarę z uwagą słuchać tego, o czym wcześniej mówiłem, no to już państwo doskonale wiecie, że ceną istnienia wolności danej światu byłoby zło fizyczne czy zło naturalne, czyli żeby świat jako całość mógł być światem wolnym, czy jakąś tam autonomicznym, tak? No to tutaj przy okazji jako efekt uboczny pojawia się zło fizyczne, tak? Jeżeli ludzie mają być osobami wolnymi, oczywiście też w kategoriach takich teologicznych, no to pojawia się możliwość istnienia zła moralnego, czyli grzechu, o tym więcej już mówiliśmy wcześniej, zwłaszcza w kontekście także Księgi Rodzaju, rozdział trzeci. A jaka byłaby cena możliwości istnienia świata? No i tutaj mielibyśmy to zło metafizyczne, czyli taką fundamentalną niedoskonałość świata. Tak? Świat może istnieć jako ten, który nie jest Bogiem, czyli jest różny od Boga, jeżeli jest światem faktycznie różnym, czyli nie jest światem doskonałym. Tak? No i teraz kilka uwag jeszcze praktycznych, pewnego typu przypomnienie, tak, dotyczące naszych zajęć. Mianowicie, jak zaliczyć wykład? No być obecnym i uważnym na wykładach, tak? No i dlatego te wyjściówki, najczęściej to jest ostatnie 5 minut zajęć, to jest ta wyjściówka, 3 proste pytania do treści wykładu. No i tutaj mają państwo ten dość liberalny przelicznik ocenowy, tak? Jedna poprawna odpowiedź to jakby ocena 3 z tych zajęć, tak? 2 poprawne odpowiedzi to ocena 4, 3 poprawne odpowiedzi to ocena 5. Tak jak państwu wspominałem, całkiem dobrze państwu idzie, bo zawsze z każdej z tych wyjściówek do tej pory tutaj najczęściej państwo jakby celujecie w tą ocenę 4 lub 5, robiąc te testy na zakończenie zajęć, czyli staracie się państwo jakby uważnie słuchać tego, co próbuję państwu w ramach tych zajęć powiedzieć. Tak jak państwu wspominałem, że ocena końcowa z zajęć to jest średnia arytmetyczna z wyjściówek. Tych wyjściówek będzie 15, tak? No i wtedy po prostu sumuję państwa punkty i później to dzielę przez 15, wychodzi mi średnia. No i tą średnią, zgodnie z regulaminem studiów, tam są takie reguły dotyczące zaokrągleń, które też państwu mogę tam przytoczyć w następnych zajęciach. To zgodnie z tymi regułami państwu zaokrąglę do oceny na przykład 4,5 albo 5 albo 4, bo tak wydaje mi się, że to będzie najczęściej ten przedział ocen, tak? Oczywiście może akurat komuś wyjdzie ocena 3,5 albo 4 z tych średnich, a chciałby uzyskać ocenę wyższą, to jest oczywiście taka możliwość, tak jak państwu zapowiadałem, podwyższyć ocenę wynikającą ze średniej o czynnik 1,5 można pisząc recenzję książki, czyli jeżeli komuś wyjdzie tam ze średniej 3,5 albo 4, a chciałby dostać ocenę wyższą, mieć wpisaną w USOS-ie, no to jest taka możliwość, tutaj trzeba będzie wykonać jakąś dodatkową pracę, czyli przeczytać książkę i napisać recenzję sprawozdawczą, jak ja to sobie nazywam, tak?
o co chodzi w tej recenzji sprawozdawczej, też już Państwu wspominałem. Recenzja sprawozdawcza wybranej przez siebie książki z listy lektur. Lista lektur pojawi się na następnym slajdzie. Tutaj chodzi o to, że 5 stron streszczenia książki, jedna strona plusy książki, jedna strona minusy. Chodzi o to, żebyście Państwo najpierw streścili tą książkę, a później pokazali jej mocne i słabe strony. Oczywiście w kontekście swoich odczuć, w kontekście lektury, tak? Czyli mamy 7 stron takiej recenzji sprawozdawczej, czcionka 12, interlinia 1,5, marginesy 2,5 dookoła. Oczywiście jest tak, że oceny na podstawie średniej wpiszę wszystkim, tak, od razu, ale jeżeli ktoś będzie właśnie z tej oceny, którą zobaczy w USOS-ie, niezadowolony i będzie chciał sobie podwyższyć ocenę. I to nie jest tak, że jak wpiszę w USOS, no to już to jest niezmienne. Mogę zawsze zmienić tę ocenę, więc jeżeli doślecie Państwo mi tą recenzję sprawozdawczą, no to wtedy po prostu podwyższę ocenę. Jeżeli to będzie 3,5, no to podwyższę na 5. Jeżeli to będzie ocena wpisana 4, no to też na 5 podwyższę, ale jeżeli na przykład ktoś otrzyma ocenę dostateczną, no to jak nie trudno się domyślić, to wtedy podwyższę mu o czynnik 1,5, czyli dostanie 4,5 jako ostateczny wynik tego przedmiotu. Lista lektur, o której Państwu wspominałem, lista lektur jest na stronie CC Press w kategorii nauka i religia. Oczywiście ta lista nie jest zamknięta, bo do tej listy możecie Państwo dorzucić książki, których okładki pojawiły się na slajdach. Tutaj jak Państwo widzą na slajdach, które Państwu prezentuję, dzisiaj też Państwu uzupełnię te wszystkie prezentacje, bo być może są tam jeszcze jakieś braki w Państwa zespołach, żebyście Państwo też mogli sobie zobaczyć, jakie tam książki na tych slajdach widnieją. I oczywiście też już Państwo zauważyli, że książki nie są tylko, oczywiście te książki, które są na ccpress.pl, też pojawiają się na slajdach, ale pojawiają się także książki z innych wydawnictw, ale one jakoś tam się wpasowują w ten szeroki kontekst relacji nauka i religia. Niektóre z nich, które Państwu prezentowałem, bardziej akcentują ten aspekt naukowy, niektóre bardziej ten aspekt religijny, niektóre wprost mówią o relacjach, ale na pewno coś uda się Państwu z tego wybrać dla siebie. Co w ramach ostatniego wykładu za tydzień? To oczywiście tak naprawdę musiałyby być 3 wykłady, ale zobaczycie Państwo, tam spróbuję Państwu zrobić takie proste streszczenie, tak? I oceny do systemu USOS wpiszę Państwu po ostatniej wyjściówce. Oczywiście to zajmie trochę czasu, tak? Bo ja będę musiał te wszystkie Excele jakoś spiąć w jeden, czyli wyniki tych wszystkich dotychczasowych wyjściówek, będę musiał to poobliczać troszeczkę, więc to pewnie trochę mi zajmie. Wpisywanie tych ocen może być rozłożone w czasie, ale to nie musicie się Państwo martwić, te oceny na pewno się w systemie pojawią.